Do końca prawdopodobnie września. Oczywiście trzeba też zebranie, tak? Tak, no bo musi to być zebranie i uchwała Rady Sołeckiej. No nie Rady Sołeckiej, tylko mieszkańców. Ja wiem, mieszkańców. A w takim razie dobrze, do końca września przeznaczyć. Jeszcze jedna sprawa, bo tam u nas gniazdo Łocianie było rozwalone, oczywiście cały rząd obiegłam, Straż Miejska mówi, że nie robi. Mam już zrobione, tylko jest kwestia tego, żeby może wysięgnik jakby był po prostu akurat któregoś dnia, żeby pomóż założyć, bo to na słupie jest tam, gdzie było zrzucone. Udało mi się zrobić, także zrobione jest, tylko prosiłabym. Może słup zapiszę, bo tam nie każdy ma światło założone, to może tak jak przy okazji będziemy to tylko umocować. No jak najszybciej wiadomo, bo już akurat zrobione jest, także. A to jest energetyczne. Raczej mieszkańcy zgłaszali do mnie, oczywiście nikt nie chciał zrobić, więc akurat. Czy to jest energetyczny słup? Tak, to jest słup energetyczny, bo tam było tylko w górze po prostu. Ja miałem podobną sytuację i powiedziałbym, żeby to zgłosić do ochrony środowiska. Do Łodzi. Przyjadą i postawią obok słupa drugiego. Taka podobna sytuacja była u mnie. Też się opierałem o urząd, opierałem się o Radomsko. Potem nawet i o Warszawę. W końcu przyjechali z Łodzi z ochrony środowiska i dali mi do słupa, a miałem gniazdo na topolu. Nie, bo chodzi o to, że na przykład młode bocianki były zabite, ale potem jeszcze cały czas nie odchodził ten stary bocian na przykład do końca i on sobie tam zaczął z powrotem na tym słupie budować. Będą chcieli, podejrzewam, że będzie to kolidowało, bo muszą wyłączyć trakcję, tak? Całą. I potem jakieś tam pozwolenia i tak dalej. Byłoby łatwiej, gdyby, mówię, do ochrony środowiska się zwrócić i było gniazdo i one zastępcze gniazdo muszą, że tak powiem, muszą wspólnej i przywiozą słupa, zamontują tak, jak nie było na placu. Podobna była sytuacja. Miałem też ludzi jeszcze dawniej z panem Margielewskim, był taki dosyć duży konflikt, kiedy potem mnie bardzo nie polubił tego gniazda. Ale w końcu nie, no to dobrze, to może rzeczywiście trzeba, tak dobrze, to dziękuję bardzo. Bardzo proszę, mówię, zgłosić do Łodzi, nie? Mimochodem muszą dać zastępcze gniazdo. Panie burmistrzu, pan dzisiaj powiedział, że wniosek o pozyskanie środków na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków odrzucono z powodu braku formalnych. My nie widzieliśmy tego wniosku, więc poprosiłbym, żeby dostarczono radnym taki wniosek, a przynajmniej ja bym się udał do urzędu już po świętach we wtorek. To przyszedłbym do biura rady po prostu zobaczyć ten wniosek i odpowiedź instytucji, która rzuciła ten wniosek. Jest to dostępne. Dobrze, to ja będę wyraźnie po świętach. Do biura rady. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie mam pytania, czy w ramach głosu, bo ja tak spokojnie czekam, ale się denerwuję, bo pan przewodniczący ma takie maniery, że wszystkiego się spodziewać. Niech pan zostawi moje maniery na wozu. Chce pan zabrać, bo to proszę podnieść rękę i bardzo proszę. Toż nie robię nic innego niż pół godzin. Ale niech pan nie dyskutuje, bo to jest właśnie pana niech mi pan nie dyktuje, co ja mam robić, albo nie, panie zawisza. Ale pan ma pan maniery, wie pan, jakie niestosowne. Czy udzieli mi pan głosu? Pan bardziej się nie stosowną. Ja jestem osoba prywatna. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Ja jestem osoba prywatna. To udzieli mi pan głosu? Oczywiście. A to łaskawie. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałem to do radnych przypomnieć, że dzisiaj mamy Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, jak powiedziałem w banku, że idę na radę, to zrobiły takie panie oczy. Ale to nie w tym. Co jest Wielki Czwartek? Wielki Czwartek jest odnowienie ślubowań u księży. Myślę, że dobrze byłoby, to a propos, ja tylko taki mały, króciutki wstęp. Dobrze by, żeby sobie radni odświeżali, bo ja wam się czytam, co byście ślubowali. To tak szczególnie patrzę tu na dziurawą stronę wschodnią. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Koniec.
zakątku, że tak było w ramach pacierza czy drewniarza, takie obrazki. Tu, że tak powiem, powolutku przemnożę wzrok w stronę pana Stępnia, ja świeży przykład wczoraj, że mogę ze powodzeniem nazwać nie pięciu radnych, bo piąty dał Dylan, który miał jakieś takie poczucie godności i honoru wyższe, którzy zachowywali się i tu posłużę się takim, taką metaforą. Waffen-NN. Co znaczy Waffen, to pewnie nie każdy pamięta, ale tam jest SS, że ty był. Panu na chwilę, no. Po prostu miały być pytania, a pan tutaj... Jakie pytania? Ja zabieram głos, proszę pana. Nie wiem, czy pan zaniósł do domu jajko. 5 minut trzeba sobie nastawić i mi niech pan nie przerywa. Powiedz pan z uderzenia, nie wybije. Także proszę pana, proszę pana, za mały pan zawodnik, żeby nie wybić z uderzenia. Więc pan ma Waffen-NN, ale kojarzy każdy, że było SS. Tylko, że SS to się kojarzy bardzo źle. Ale to jest eskadra ochronna po niemiecku. I mamy, jak mówię, mamy Wunderwaffe w postaci 9 ram. To nie jest dobra metoda. A teraz przechodzę do pytania do pana przewodniczącego komisji. Czy pan rozumiał treść tego sprawozdania, które pan odczytał? Pan je pierwszy raz czytał, czy pan je już się zdążył nauczyć? Bo tam jest samo zaprzeczenie logiczne. Pan czyta ze spokojem, że 11 maja oparłem się o wyrok, który zapadł 6 lutego następnego roku. Proszę pana, no przecież troszeczkę no, miał zachowania pozorów godności. Widzę, że dostałem odpowiedź od pana, to do pana zawiszy. Ja mam pytanie na temat, które już postawiłem. Niech mi pan udzielę odpowiedzi. Po co pan mi przysłał zaproszenie z podkreśleniem punktu 3D? Wężykiem. Zabierał pan mnie na komisję rewizyjną, jak już mówiłem, mówił pan bardzo długo, bardzo dużo. Co pan mówi, bo ja nie bardzo... A to, czy panu udzieliłem głosu, czy nie, to nie ja zadecydowałem, to zadecydowała o tym Rada. I tu nie widzę powodu, że... Ale zaraz, ja nie pytam, czy miły, że Rada udzieliła, czy nie. Ja pytam, w jakim celu przewodniczący zawisza... Nie wiedział, że ten punkt będzie rozpatrywany. Proszę pana, no pan prowadzi obrady. Pan prowadzi obrady. Pan organizuje. Ale już pan wysyła zaproszenie. Co organizuje, co robię. Proszę pana, to nie ja. Jest ustawa od tego. No i tak samo jak ten statut, który pan łamie. To niech pan napisze skargę. Proszę pana, pan mi nie będzie czytał, co ja będę robił. Ja tylko podpowiadam, nie mówię, co pan ma robić. No dobrze, nie potrafi pan wyjść z tego, rozumiem, bo to przerasta. Nie potrafi, no. No to tak nie przerasta mi, ja już panu mówiłem, że pana jest wielkim problemem to, że pana nikt nie rozumie. I to jest pana problem. Proszę pana, mogę żonę panu na świadka dać, że rozumiem. Proszę pana, ale to... To tak po drodze. A teraz... daje formie pytań czy coś, a nie pomóc. Dlaczego w formie pytań? Proszę pana. Naprawdę pisał pan status, wziął pan za to pieniądze i pan go nie zna? No nie, pan ja się, nie zapytał. Ale jak mi pan będzie przerywał, to drugi raz jajko niech pan przekręci. No, bo teraz pan pyta, bo teraz do pana burmistrza się zwraca. No jeszcze muszę tutaj dodać, bo pan strasznie krytykował ten status. Słucham? Bo strasznie pan wczoraj krytykował ten status. Ale rzeczywiście, że ją krytykuję. I proszę pana, i co najgorsze, konstytuantę, a odciął się od tego burmistrz, bo nie wszyscy wiedzą od tego statutu, który, o panie, ten, spaskudziła pani Koski. To pana informuję, żeby pan wiedział. Koska. Nazwisko ma... A przepraszam, daj mocno. Pani Koska. To jest odmienne nazwisko. Nie, nie, ale ja mówiłem, no, no wszystko jedno, przepraszam, jak uraziłem. Więc tu takie były rzeczy dziwne, bo ja zaryzykowałem twierdzenie, żeby pan był łagodzi, że statut jest autorstwa burmistrza i jego prawnik. Nie posądzałem pana mamy, ale tylko dla informacji. I dodał pan, że jakby był tutaj pan Koski radny, to by to wziął na klatę. To co, co, bo?
Sprawa jest taka, ja mam, bo jestem szczerze zdziwiony, to mówię teraz się zwracam do pana burmistrza Zamożnego, bo przeszła sesja i nic pan nie, żadnym donosicieli nie weszłał po drodze i nie skarżył się na nim. No to ja w sprawie donosicieli napisałem do pana pisemko 18 marca. Nie dostałem odpowiedzi. Nie mam zamiaru tu męczyć, bo już tam jest wielki czwartek, ale do protokołu dołączę, by powiedzieć się przy tym, czy jak on się nazywa, w protokole, powinien się nazwać. Proszę pana, czy pani nazwie donosicielem, jak ja, to pismo, które do pana wysłałem, wyślę do prokuratury, czy pan mi daje odpowiedź? To znaczy, że pan mi da odpowiedź za dzień czy dwa. Zapewne, albo w ogóle. Zapewne zostało przekierowane do pracownika merytorycznego, który się tym zajmie. To chyba nie było w trybie dostępu informacji publicznej, ale to no nie wiem, czy było w trybie, czy nie było w trybie, ale tam jakieś przepisy co do tej odpowiedzi na to pismo, jeżeli to było skierowane jakby w formie pytania, bo po prostu nie wszystkimi pismami, wie pan, się tam ja osobiście zajmuję, bo tego są pracownicy merytoryczni, żeby się tym zajmować. I tak samo jak nie zajmowałem się statutem, tak samo nie każdym pismem się zajmuję. Wie pan, także to jest kwestia tego typu i niech pan też to przyjmie do wiadomości, że oprócz burmistrza to są tutaj pracownicy, którzy się zajmują wieloma sprawami. A ja naprawdę nie jestem uszczegółowiony na to, że od pana jak jest pismo, to ja się stricte będę tym zajmował. Pan jest tak samo traktowany jak każdy inny mieszkaniec z naszej gminy. I są od tego pracownicy się tym zajmują. A pan może mieć sugestie to do tego, kto jest jaki, no to są pana indywidualne oceny. Jest oczywiście, ma pan do tego prawo. To są w jakichś granicach tego prawa te oceny są. Bo jak sobie jeżeli naruszam przepisy prawa, to nikt nie stanowi na przeszkodzie, żeby pan mnie oskarżył w sądzie. Natomiast ja nie pozwolę się. Nie musi mnie pan o tym przypominać, że ja swoje prawa znam. No widzi pan. Ja też. Proszę pana, udzieli mi pan odpowiedzi na to wystąpienie z 18 marca? Czy to było wystąpienie, czy jakieś zapytanie, czy ja nie wiem jaka formuła to była. Proszę pana, to na pana pan wystąpienie pana, napisał. To urząd decyduje i treść pisma o charakterze to wystąpienia. Mówię, jeżeli będzie to nie tylko pana wystąpienia, a charakter będzie miało jakiegoś pytania, żeby można było się do tego ustosunkować, no to będziemy na to odpowiadać i mówię, nie ja jako pracownik merytoryczny się do tego ustosunkował. No to ponieważ tak enigmatycznie rozmawiamy, to ja tu radnym, żeby wspomóc, bo tak siedzą jak na ruskim kadarze. Nie, niemieckim kadarze. Turecki. Drugi ruski pan poprawił i słusznie. Dziękuję. Na turecki. Proszę pana, droga stanowiąca własność naszą, czyli gminy, jest zajęta przez prywatną osobę od pojutrze będzie roku. Czy pan jako reprezentujący gminę podejmie działania, czy nie? Bo rok na niepodjęcie działań to chyba dużo. Jeżeli ta droga jest faktycznie zajęta i nie ma możliwości uczestnictwa po tej drodze, no to podejmie pan, nie robi. Nie czy uczestnictwa, czy nie, bo uczestnictwo jest, proszę pana, no niech pan się nie uśmiecha, bo wie pan, jak mi to ani ziemia, ani mieć pan nie spieszy. Proszę pana, jest kwit, protokół, dokument procesowy, policyjny, zmierzony. A pan mi pisze, że nie ma, że nie zostało zajęte. Więc ja pytam, czy pan podejmie działania wyjaśniające i naprawiające stare, czy nie? Ja to mówię jako przykład. Zajmie się tym pracownik, jeżeli to jest faktycznie uzasadniona pana forma tej petycji. To ja mówię panu, że jest protokół. Zobaczcie, pan powiedział strażnicy, wycofać się, bo ja się dowiedziałem o tym zajęciu od pana strażników, proszę pana. To informuję. Ja pan powiem, że żadnych
Żadnych dyspozycji pan nie dał. Dyspozycji strażnikom, czy by się wycofali, czy nie wycofywali. Naprawdę, no pan tutaj ujmuje moją osobę jako środek sprawczy każdego postępowania, które jest w gminie. Ale są osoby, które są od pewnych zadań, one są od tego, żeby podejmowały te zadania. I ja nie jestem tutaj po to, żeby ich odsuwać. A po co, po co jest straż miejska? Jest. No nie, ja mówię to oczywiście w tym kontekście. Proszę pana, żeby pan miał jasność. Jest moja żona przez właściciela działki 731 napastowana regularnie 3 razy do tej pory, ostatni raz 17 marca, który zabrania się przemieszczania mnie po działce 727. Zajmie się tym Straż Miejska czy nie? Czy to nie jest w gestii Straży Miejskiej? Czy Straż Miejska jest od wycinania drzew na przykład? Pytam, zajmie się tym Straż Miejska? Jeżeli jest forma uzasadniona, na pewno się tym zajmie. Co znaczy forma uzasadniona? Jeżeli to, co pan mówi, się sprawdzi, to będą weryfikowali. Ja się podpisuję, niech mnie pan oskarży, że ja w błąd wprowadzam burmistrza, może mówię nieprawdę. Proszę pana, umówmy się co do jednego. Mi się gębą nie chce trzaskać tutaj, szanując. Ale ponieważ dzisiaj to jest jeszcze krótko, zmierzam ku końcowi, to proszę o wybaczenie. No po co ja mam mówić po raz 20 do pana Stępnia? Panie Stępnie, pan wziął śmieć w rękę, bo nie dokument, i pan przeprowadził procedurę ze śmieciem w rękę. Pan Koski ostatnio, o, trzeci raz do pana się zwracam. Pan Koski, panu zwraca uwagę, że dokument bez podpisu nie jest dokumentem. Pan tu składał podpis na tym, przy tym stole. Proszę pana, a co zaprezentował Radzie? Przecież macie materiały. Mamy anonim, pewnie. Mamy projekt, który jest podpisany przez radcę prawnego. Tylko czego? Bo to, że pani tam ma radca prawny, tak, tylko czego? Burmistrza Przeboża, który nie jest organem, który jest uprawniony do składania projektu. Ja już nie powtarzam się na ten temat, bo to po prostu gardła szkoda. Ale to nie znaczy, że ja tego nie widzę. Proszę pana, nie ma się co zabierać. Ja wczoraj apelowałem do zdrowego rozsądku komisji. To nie chodzi o wyciąganie i pociąganie za uszy. Tylko, żeby coś poszło do przodu. Tak jak ten pan, który już wyszedł, mówił do rzeczy, bo do rzeczy, i mówił, skończył i to, co usłyszał, powiedział, nie czuję się wśród satysfakcjonowany. Ten pan się jeszcze nie przyzwyczaił, on mieszkał w Warszawie. Natomiast ja mieszkam w gminie Przedłuż i też się nie mogę przyzwyczaić co do tego, że ja mogę ze spokojem, bo też państwo radni może nie gdyby, akurat się w te tory nie zwraca, bo 3 członków było na tym. Ja złożyłem przecież napisane przed posiedzeniem komisji pismo, które napisałem, że oni przeczytają anonimowy ten projekt ich uchwały z kolei, już nie tylko projekt uchwały sesji, i będzie dokładnie to, co napisałem. Bezzasadny wniosek. I nikt się nie zastanowi w tym, że jeżeli pisze ktoś uzasadnienie, a przecież nie próbuje mówić, że to komisja rewizyjna napisała to, co napisała, bo ja mogę się śmiać, ale nie do rozpuku, to ktoś by się zastanowił, jak wniosek z 11 kwietnia można że jest oparty na wyroku z 6 lutego. No przecież pana prawda na chwilę zakrała. Suma summarum życzę państwu radnym, szczególnie tym ze wschodu, żeby sobie przypomnieli, komu to ślubowali. Bo jeszcze jest jedna taka informacja dla panów radnych, że SS tym się różniło od Wehrmachtu, bo Wehrmacht składał ślubowanie na Deutschland, na naród niemiecki. Natomiast SS spadało na wierność Hitlerowi. To taka cienka różnica. Ja rozumiem, coś to każdy, kto tu siedzi i ma ziewko rozumu, wie, jaki jest układ. Jego nic nie zmieni do wyboru.
Nic to nie zmienia. Może i wybory nie zmienia. Ale się okazuje, że radni są nie do przejścia. No, w sprawach nawet, no to bym powiedział, naprawdę nic nie kosztujących, kopchających do przodu. No ale jak ja słyszę od burmistrza, który ma swoją wapę, że to oni chłoną. Słyszę, jak złożę prawidłowy, proszę pana, ja składałem gdzie trzeba. A ponieważ pan robi dziwne liny, to żeby nie było tajemnicy z tego wszystkiego, to ja do protokołu złożę kopię tego wystąpienia, które pisałem do pana, bo żeby nie było, że ja nie podnosiłem, niech sobie radni poczytają, jakie to, że ja z niedorzeczności piszę. Proszę pana, jakby pana żonę chłystek 40-paroletni, przepraszam tu szanowne panie, która idzie z psem drogą publiczną, traktuje słowem, to było na początek, jakby to była żona, to by mi w tej chwili kopnęła tak, żeby łydkę stracił. Wypierdalaj, stara kurwo. Jak 24 lipca tłumaczy ten pan mojej żonie, że się dogadał z właścicielem i to już jest jego działka 720. Pan się śmieje. No po co pan się śmieje? To nie jest śmieszne. Nie jest śmieszne, bo proszę pana, ja przypuszczam, że gdyby pana żonę w ten sposób traktowana, to by też pan się nie śmiał. A jak pan się śmieje, to znaczy, że... Nie tylko to, by, przecież wie pan doskonale, że jeżeli ktoś obraża pana żonę, to ma pan możliwość... Proszę pana, tego, to żeby... pan też wie doskonale, a rada jak nie wie, to ja tej policji w przedbożu nie wierzę. I ta policja w przedbożu, jeszcze nie personalnie, bo tak zazwyczaj jest, przechodzi w śledztwie wszczętym z artykułu 231 o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie obowiązków. A policję dozoruje prokurator, a prokurator, a drugim elementem tego śledztwa jest prokurator z prokuratury rejonowej. Nie mam zaufania ani do pana, ani do komisariatu przewozu, ale ani do prokuratury radomszczańskiej. Gdyby nie Piotr, gdyby nie prokuratora okręgowa, byśmy siedzieli w takim miejscu i pan by się śmiał, a i miał podstawy ku temu, żeby się śmiać. Ale, mówię, jak mnie pan prowokuje, tylko niech pan nie nazywa z łaski swojej donosiciele. Bo się donosicielem nie czuję, a donosicie to jest bardzo pejoratywne. To ja panu pan przewodniczącemu, że mi nie przebywa. Ja jeszcze pana zapytam w sprawie tej posesji z powodzeniem. Ja tam byłem wtedy, co tam chodziło o tą działkę i ten dom tam jest ogrodzony. No jest ogrodzony, prawda? Mówimy o tym, co tam mieszka pan Kowicz chyba. Wcześniej mieszkał, nie wiem, prawda? Proszę ale ja... Chodzi mi o to, czy panu o to chodzi, że ten nowy właściciel, co nabył po tym panu Kopcu, co tam była ta dawna ta ryba. Pan nie nabył, dostał. Dostał. Jest właścicielem, tak? Tak. Czy on po prostu, bo tam jest widzę ogrodzone, nie? Co on z tym ogrodzeniem to wszedł na przykład w działkę gminy? O to chodzi? Nie. Tak. Proszę pana, jak pan ze mną spokojnie rozmawia, to ja bardzo spokojnie dołuszczę. Ja bardzo spokojnie rozmawiam. No, ale wiecie pan, właśnie to, co proponowałem wczoraj panu Sedniowi. I panu też proponuję, i burmistrzowi proponuję, i każdemu to proponuję. Proszę pana, pan Sedniow był pracownikiem PGR-u, dostał jako majątek PGR-owski działkę za 500 zł. 2784 metry kwadratowe. Potem ten pan przepisał na dwóch siostrzeńców, a potem jeden z siostrzeńców przepisał na Roberta, podniosł, tu nie ma żadnych detali, Roberta Kopcia. Pan Robert Kopeć, a ja proponuję burmistrzowi takie rozwiązanie. Nie, muszę to zostawić, bo to co jest
dla pana przewodniczącego pierwszej zajęć, żeby zrobić pokolenie, żeby pokutować. Napisałem tak, że w dzisiejszych czasach GPS powoduje, że w ciągu 5 minut można określić powierzchnię bieżącą. Proponuję burmistrzowi miasta Przedborza, żeby pojawił się uprawniony geodeta, który zmierzy tę działkę, a jak ja się mylę, że ona przekracza 2784 metry, to ja za tę usługę zapłacę na piśmie, złożyłem zobowiązanie. To jest raz. A teraz już konkretnie na pana pytanie. Działka, na której ja mieszkam, jest oddzielona od działki, która stanowi własność Roberta Kopcia, 8 metrów, to nie podlega dyskusji o stoperach. Mniej więcej równolegle. Nie, jeszcze panu podpowiem. Rozmawiamy, tu mamy specjalistę. Jeżeli jest skarpa, to granica wiadomo, że jest po skarpie. Kiwa głową. Proszę pana, i nie ma filozofii żadnej, żeby wziąć metrówkę i zmierzyć to. I to zrobili policjanci, dwóch policjantów, a poprosili mi trzeciego do asysty. I na początku tego 2,5 metra już było przejęte drogi. Proszę pana, to jest tak oczywiste i jest na to dokument procesowy, bo jest protokół z oględzin, oficjalny. Tylko, że nieszczęście polega na tym, ja nie robię z tego tajemnicy, a panu to wyjaśniam, bo na pytanie rzeczowe odpowiadam rzeczowo, że policjant, który umorzył to o nazwisku Zborowski, bo wszczął 3 kwietnia, a umorzył 6, także bardzo poważne czynności, ja mnie nie przesłuchał, bo uznał, że to jest niepotrzebne, umorzył z tytułu niepopełnienia czynu zabronionego przez Kopcia. A prokurator, też nie robimy tajemnicy z nazwiska, prokurator Wojciech Misiak zaparafował.